Dzień dobry, piątek, 25 dzień lutego, równo po 3 miesiącach konferencja przedmeczowa tutaj na Stadionie Króla, to oznacza, że do walki o ligowe punkty wracają Rycerze Wiosny. Jutro o 20:30 w Jastrzębiu mecz GKS ŁKS, z nami trener ŁKS-iaków Cibu Wikunia. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. Trenerze, te 3 miesiące bardzo szybko przeleciało, chyba nadspodziewanie szybko. Tak. Taka jest nasza praca, nie? Teraz ostatnie 3 miesiące nie mieliśmy żadnego oficjalnego meczu, ale ostatnie 2 miesiące trenowaliśmy, graliśmy sparingi i jutro zaczynamy i zaczyna liga, oficjalne punktów i wszystko będzie. Kiedy zaczynasz, już jest mój i wszystko będzie szybko i każdy mecz i potem mamy tydzień i mamy 3 meczów na tydzień, ale jesteśmy skoncentrowani na jutrzejszy mecz. Najbliższe 3 miesiące miną pewnie jeszcze szybciej niż te, które właśnie minęły. Przechodzimy do pytań na początek od redakcji ŁKS Fans. Czy poza Kamilem Dankowskim jest ktoś, kto nie będzie w stanie zagrać w Jastrzębiu? Mamy drobne problemów, ale bardzo drobne. Ale nie chcę powiedzieć, to nie będzie na mecz. Oczywiście też mamy kadra, to będą 5-6 piłkarzy, to nie będą na mecz. To jest tak, decyzja taktyczna, musimy powiedzieć, nie? Ale tak. I właśnie pytanie dotyczące kadry, a dokładnie wyjściowej jedenastki. Po ostatnim meczu mówił pan, że nie jest jeszcze pewny tego podstawowego składu na Jastrzębie. Czy teraz jest już ta jedenastka wybrana, czy ostateczna decyzja będzie podjęta dopiero w sobotę rano? No już wiemy, jaki skład będziemy grać. No mieliśmy inne możliwości, sorry, jeśli chodzi o inne pozycje, ale ogólnie i to jest bardzo dobrze, dlatego mamy pozycje, to mogą. Prawie na każda pozycja mogą grać inne piłkarze, nie? Prawie 2 piłkarze na każda pozycja, nawet 3. Jutro będzie nawet piłkarze nie wiedzą, jaki 11 będzie grał, jaka 11 będzie grała. I jutro będzie. Nasza decyzja, ja wiem, to będzie grał, ale oni jeszcze nie wiedzą. Poprosimy o pytania z sali. Dzień dobry, jest już. Panie trenerze, Radaszkiewicz wrócił w Mieczeczy, to znaczy zostaje na Wiosnę do UKS-a? Trenuje z nami. I tak, no, na razie tak. Oczywiście pan wie to. La piłka nożna jest do 28, wszystko jest możliwe, nie? Ale sytuacja na dzisiaj jest, trenuje z nami i liczymy od niego. Po zimie wyklarowała się hierarchia napastników. Jeszcze raz? Czy hierarchia napastników, który jest najważniejszy, który nie Juric, Koral, Radaszkiewicz, czy pan już ma to w głowie, który będzie najważniejszy? Ja nie. Jeśli chodzi o hierarchię, nawet w klubu rozmawiamy, ja nie, hierarchia jest teraz jedna i na 10 minut jest druga. Ja wiem, to będzie grał jutro i to będzie na ławka rezerwowe i za tydzień może być inaczej. Zgrupowania, Kowalczyk wrócił z kontuzją, ale zaczął potem trenować, potem znowu nie zagrał zbyt długo z Pogonią, to było oszczędzanie go, czy jeszcze to nie jest tak, że on może grać? Mateusz trenował od początku bardzo dobrze, zgrupowania i też mecz to graliśmy tutaj, przed zgrupowaniem grał bardzo dobrze też, z Motor Lublin. Trenował dobrze też, tamten tydzień, prawda, to miał taki drobny problem fizyczny i dlatego tylko grał 25 minut na sparing z Pogon Mazowiecki. Ale ten tydzień trenował wszystko normalnie i będzie jutro, jest na 20 meczowa. Na Ukrainie trwa wojna, Rosja zaatakowała Ukrainę, większość klubów okazuje wsparcie. Na przykład Widzew chce się przed meczem okazać cała ekstraklasa. Wy też planujecie jakiś taki wspólny akt wsparcia, czy zostawia to pan sumienie z domu? Powiem szczerze, nie rozmawialiśmy o nic oficjalne w klubie. Oczywiście sytuacja jest bardzo trudna, nawet
czasami dzisiaj przed treningu była taka sytuacja, to my myślimy o treningu, no, sta fragmenty gry i obok mają wojna, nie? I to jest i bardzo i jest trudno skoncentrować na pracę, kiedy masz nas ludzi, to jest tam nawet no i nawet mówię o czy jesteś człowiek i nie jest ważne, czy jest Ukraina, czy jest Kongo, czy jest, nie wiem, ale jest blisko, jest granica, jest bardzo blisko, ale o co to pyta pan, nie wiem nic. No. To jest punkt, który będzie no, gry strawę, żeby się z tej strefy spadkowej wydostać, czyli spodziewamy się ciężkiego, trudnego meczu. Oczywiście. Jest inny trener, dużo nowe piłkarze i nawet oni są na, jak mówi pan, na taka sytuacja na tabela, ale nie my wygraliśmy pierwszy mecz na przykład z nimi. I było 2-0, porwaliśmy 2-0 i potem na koniec było 2-2. I tak, no każdy mecz jest trudny i nawet my z drużyna jak na przykład Górny Polkowice albo Jastrzębie nie wygraliśmy pierwsza runda. I mecze my szanujemy, wiemy, to będzie bardzo trudny mecz. Oni robią bardzo agresywny, wysoki pressing na przykład. Mają nowe piłkarze w przodu, mają nowe napastników, czyli na pewno będzie trudno, ale my pracowaliśmy ciężko i chcemy zaczynać jutro i wygrać te punkty. Jak przygotować się na drużynę, która straciła trzech najważniejszych, a pozyskała 11 nowych zawodników? Jeszcze raz pytanie. Jak przygotować się na drużynę, która oddała trzech najważniejszych piłkarzy, a pozyskała 11 nowych? Stracili Perugę, Balboa i Rumina, pozyskali 11 punktów. Ale Balboa nie dużo grał tamtego sezonu, pierwsza runda. Zgadzam się, Peruga i przede wszystkim Rumin, no, to był napastnik, ale mają inne piłkarze, nie? Oczywiście jak przygotować, oglądać wideo, jak oni wyglądają na ten okres, jak oni grają. I oczywiście jak my chcemy grać i to jest ten wymiar strategiczny, jak my myślimy, oni będą grać i być lepsi, nie? Zimą byliście niepokonani, czy pojedynek ze Strzębiem będzie kolejnym meczem, w którym LKS kontynuuje serię zwycięstw, czy zapominacie o tym i walczycie o pierwsze zwycięstwo ligowe w tym roku? No oczywiście walczymy, to są no, naprawdę sparingi, są sparingi, oczywiście zawsze chcesz wygrać i na to tak traktowaliśmy każdy mecz, nie tylko tutaj w Polsce, też w Turcji. I jak my jesteśmy zadowoleni, jak my graliśmy i jak drużyna funkcjonowała, ale teraz jest inny, są trzy punkty i oczywiście to, co graliśmy, tylko jest ważne, czy potem na oficjalny mecz grasz dobrze i masz dobry wynik. Robot odbiła się do dyspozycji Moreno, czy on jest też gotowy, bo to było lekko? Moreno? No, on miał prawie chory cały tydzień, ale nawet graliśmy sobota, piątek i sobota on trenował, ale nie chcieliśmy ryzykować, dlatego taki, kiedy wracasz po choroba, jest możliwości mieć kontuzję, nie chcieliśmy ryzykować, oczywiście było sparing, ale trenował normalnie cały tydzień na samej dyspozycji. Myślę, że w tym sparingu straciliście po prostych błędach dwie bramki, czy pracowaliście w tygodniu nad tym, żeby ustawienie tej linii defensywnej poprawić? Tak, oczywiście, nie? Zgadzam się, tak było. Ja dlatego nie byłem zadowolony ostatni mecz ze Siskin, dlatego że trzeci mecz robił więcej sytuacji brankowa niż prawie na 5 meczów wcześniej, nie? To graliśmy, nie? Oczywiście seliliśmy stery, ale nie tylko oni selili dwie bramki, też mieli sytuacje brankowe, nie? Ale
nastała prawie grę też. I no, oczywiście na to pracowaliśmy i mam nadzieję, że jutro wróci taka dobra drużyna kompletna, nie tylko dobra ofensywna, to też bardzo ważne będzie to, będziemy grać dobrze na fazę defensywną grę. Jeżeli nie ma więcej pytań, kończymy konferencję przed meczem GKS ŁKS. Przypominamy, jutro 20:30 w Jastrzębiu. Pierwszy gwizder. Trzymamy mocno kciuki za reprezentację Łodzi w tym meczu, który otwiera wiosenną batalię w walce o ekstraklasę. Dziękujemy. Do zobaczenia.